Gdzie wypala się jeszcze oryginalne kaszubskie dzbany? Gdzie uciera się tabakę? Wiele pytań, wiele odpowiedzi. Jeden program turystyczny z Drzelówka. Każdego tygodnia odwiedzamy niezwykłe miejsce związane z historią i tradycją kaszubską. W tym odcinku odwiedziliśmy z kamerą chatę kaszubską w Brusach Jagliach. Znajdujemy się w ogrodzie wokół chaty kaszubskiej w Brusach Jagliach. Jest to ogród, w którym znajduje się różnorodna roślinność, oczko wodne oraz ekologiczna ścieżka przyroda Kaszub. Chata kaszubska, którą właśnie Państwo widzicie, jest to obiekt typowo kaszubski. Dach pokryty jest naturalną trzciną, wnętrze wykonane jest z drewna sosnowego, a schody wykonane są z naturalnego kamienia. Inicjatywa powstania chaty kaszubskiej zrodziła się już w latach 80. XX wieku. Wtedy to dokładnie w roku 1980 powstał oddział Bruski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którego zarząd wyszedł z pomysłem, aby postawić w naszej gminie takie muzeum regionalne, w którym lokalni mieszkańcy mogliby składać swoje szczególne rzeczy, dziedzictwa, które później przekazywane będą z pokolenia na pokolenie. Znajdujemy się w środku chaty kaszubskiej, na parterze. Są tutaj pomieszczenia biurowe Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Brusach oraz wioska internetowa. Natomiast na pierwszym piętrze znajduje się sala typowo wystawowa, gdzie teraz pójdziemy. Pierwsze piętro to tradycja. Eksponaty, wystawy oraz zespół zaboracy, który jest częścią tego miejsca. Jesteśmy autentyczni, z wioski pochodzimy i mówimy to, co czujemy, tak jak mówimy u nas tu na zaborach. Niech bardzo pochwalony. Jak so godo, jak so właży? Niech bardzo pochwalony Jezus Chrystus. Moi koledzy wolą przychodzić grać w piłkę, oczywiście ja też to lubię, ale wolę tutaj pokazać to innym osobom, przedstawić naszą kulturę, obyczaje. Myślisz, wiele, że jem kawa woła? Każdy knopiu wie, co Jezus rzekł do apostoła. Nie jest to coś takiego nudnego czy coś, ponieważ jak jeździmy na jakieś występy czy coś, to jest naprawdę tyle ludzi można poznać, że z samego zespołu by się odeszło, a dla tych ludzi to się już zostaje. To tak slepia wytrzeszczosz i zdrzysz na jego mostka jak krowa na jarmuż? Godojże! Chyże! No, jeździmy po różnych imprezach, występach. Bawimy się, poznaję wiele dziewczyn, osób, no i mogę z nimi się kontaktować, na przykład poprzez Facebook. On już ma 100 lat! Te wszystkie stroje, które w zespole są, w kapeli, to są haftowane przeze mnie. Taki fartuszek to mogę wykonać, muszę się pochwalić, że szybko, bo 2 dni wystarczą mi na taki fartuszek. A reszta? A reszta tak samo trzeba uszyć, no to zależy od czasu, co się akurat w tym czasie robi. Ale wieczorami jest piękny, światło się zapali, telewizor się ogląda, słucha się muzyki czy co i pracuje się do późna. Widzisz, Mareszko, pozwym zawsze przyjdzie dobre. I osobiście z rąk. I do góry. Niektórzy ludzie uważają, że jesteśmy tak jakby żywymi eksponatami, tak jak te, co tutaj są. Zgadzamy się z tym, na przykład ja się zgadzam. No to daje nam satysfakcję taką, że jednak jesteśmy kimś.
Gromadzimy tutaj eksponaty, które związane są z naszym regionem, o których opowie Państwu mój kolega z pracy, pan Krzysztof. A w muzeum zbieramy przedmioty wyłącznie z gminy Brusy. Wśród nich są artykuły, przedmioty z gospodarstwa domowego, rolniczego, ale wśród wszystkich ciekawych naszych przedmiotów są niektóre o szczególnej wartości. Ciekawym eksponatem jest tak zwana łapica na szlingi. Zasada działania jest taka, że tu przed szkłem w środku wkładało się kawałek sera, potem odpowiednio naciągało nitki, aby ten mechanizm, tak zwaną szlingę, przytrzymać. Mysz, chcąc dostać się do owego sera, musiała przegryźć nitki i wówczas szlinga szła do góry i mamy mysz. Jak widać, poprzedni gospodarz znaczył sobie, ile myszy weszło w każdą dziurę. Na 5 myszy od razu. Innym ciekawym przedmiotem jest tak zwana maszyna do robienia kiełbas niemieckiej produkcji. Tutaj w środek nabijało się treść kiełbasy, potem przez odpowiedni mechanizm, który pchał tą kiełbasę, tu na takim lejku był nabity flak i robiło się własnym sumptem kiełbasy. Tu mamy urządzenie służące do oddzielania tłustego i chudego mleka, czyli tak zwana centryfuga, po polsku wirówka. Kanki różnego typu gospodarze używali do przewożenia mleka, różne brytwanny, a tu dość ciekawa rzecz, bo była jeszcze w użyciu w latach 50. XX wieku i jak według relacji naszej ofiarodawczyni, która nam to sprezentowała, tu wlewało się wodę z solą, tu był wężyk gumowy, dość długi, a służyło do robienia lewatywy. O, w ten sposób. Brytwanny i różne inne patelnie. Tu nawet mamy młynek do parzenia kawy, a tu przede wszystkim mamy młynki do mielenia mięsa, ale to nie są, te trzy eksponaty nie są maszynkami do mięsa, tylko do wyciskania soku. A wyciskanie soku polegało na tym, że tu wkładało się owoce, tu poprzez i kręcenie i poprzez sitko tu tędy wylatywał sam sok, a tu miąższ, czyli te resztki z owocu wylatywały. I tak to wyglądało. Mamy takie trzy, które były w użyciu u nas na terenie naszej gminy. Chciałbym Państwu też zaprezentować, nie tyle chodzi o sam przedmiot, ale o technikę, jak sobie ludzie w życiu radzili. Tu widzimy takie korytko, służyło ono do karmienia piskląt, a jest zrobione z zwyczajnej formy do pieczenia ciasta. Dorobiono tylko podstawki i tak sobie radzono. Innym ciekawym takim samorobnym przedmiotem są grabie. Nie są to zwykłe grabie robione maszynowo, ale są robione na własny użytek i pewnie przez siebie, może przez tutejszego kowala, gdzie tylko nacięto ów płaskownik i wygięto te zęby i mamy oryginalne grabie. Tu mamy tak zwaną balię i tarkę. Tarka oczywiście służyła do prania ręcznego w mydlinach i to zostało dziś używana w różnych zespołach jako instrument wspierający sekcję perkusyjną. Balia sama, jak widzimy, zrobiona z dopasowanych klepek, dębowa ta akurat jest. Uchowała nam się, była jeszcze używana przed wojną, także dość stara. A to jest konewka, która była używana przez gospodarzy do podlewania swoich ogródków. Pamiętam dokładnie, bo
podobną sam używałem i musiałem chodzić i w cały ogród podlewać. I to ułatwiało robotę do podlewania w czasie słonecznych czy suchych dni przez takie sitko właśnie. W naszym muzeum zbieramy różne przedmioty o wartości historycznej i poznawczej, ale nie tylko te, które są stare. Zbieramy również takie przedmioty, które stanowią, przedstawiają technikę, które przedstawiają nam, w jaki sposób sobie ludzie radzili. A takich przedmiotów wiemy, że jeszcze w naszej gminie jest dość dużo i bardzo byśmy prosili, żebyśmy nie musieli tego odzyskiwać ze złomowiska, żeby Państwo do nas przynosili, bo wtedy możemy poznać historię, źródło i bardziej opisać ten przedmiot. Także zapraszamy do odwiedzin.